Oni zapierdzają. Jeszcze przy okazji rozbił wszystkie lampy z tyłu. No już się stało, no. Skasowali nas 1700 euro, bo przecież to jest jakiś skandal. Ci ludzie się po prostu szanują. Sam ze wybuduje. Kaśka jest po prostu strong woman. Walczy tutaj ze mną. Wybieg dla modelek już mamy. Brzmi to absurdalnie. No nie. Fajran na dzisiaj. Stop! Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będziemy dużo robić, dzisiaj się będzie dużo działo, dlatego też wstaliśmy o wschodzie słońca. Dzisiaj jak prawdziwi Portugalczycy zaczynamy robotę wtedy, kiedy wstają kury. No już trochę słońce grzeje, ale ma być bardzo słonecznie, dzisiaj ma być 36 stopni, podejrzewam, że będzie koło 40. Za mną widzicie jest koparka, pan wczoraj wieczorem przyjechał, zrobił nam niespodziankę i zostawił koparkę. Tydzień się spóźnił, ale... czułem, że tak będzie, więc się nie napalałem, że będzie wszystko w terminie. No, miał tu też być godzinę temu, nadal go nie ma. Powiedział, że przed ósmą będę, już jest w pół do dziewiątej i go nie ma. Ale nic, takie jest życie w Portugalii. I totalnie mi to odpowiada, ponieważ ja ich tak samo traktuję. Ja się po prostu też wszędzie spóźniam, przyjeżdżam wtedy, kiedy chcę. Jeżeli mi się bardzo śpieszy, a nie piłem jeszcze po drodze kawy, to się po prostu zatrzymuję na kawę i piję. To po prostu jak już się spóźniłem 15 minut, to mogę się spóźnić pół godziny, nie? Tu jest Portugalia, to jest zupełnie inaczej niż w zabieganym europejskim świecie. Moi drodzy, to tu się będzie działo. Ta część za mną, ta część działki zostanie wyrównana. Tutaj chciałbym sobie zrobić taki fajny tarasik. Tu wszystko będzie równe, do tych drzew mniej więcej. Pomiędzy tymi wszystkimi drzewami chciałbym taki płaski, ładny tarasik. O, przyjechał pan. To idę go przywitać, a potem wam pokażę resztę. Zrobiłem sobie przerwę na kaweczkę. Panowie tam pracują w pocie czoła. Ja jestem tam do szczęścia niepotrzebny w ogóle. Z doświadczenia wiem, że lepiej po prostu nie przeszkadzać pracownikom, którzy pracują i zaufać im, że wiedzą, co robią. A ci ewidentnie wiedzą, co robią, bo to po prostu ja tylko im pokazuję i na migi im pokazuję oni. Okej. Więc kopią, mi ściągnęli humus, wykopali już tam z 20-40 centymetrów, to 40 centymetrów i pojawiła się taka dziwna, brązowa ziemia. Taka czarna, fajna, sypka, lekko wilgotna, inna niż ten piasek brązowy, który tu jest na głębokości 30 cm. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Jestem bardzo zaciekawiony tą czarną ziemią na spodzie. Teraz pan naładował jedną wywrotkę i zawiezie ją na górę, żeby tam wykiprować. A ja jestem mega podniecony, po prostu kręcę się tutaj dzisiaj tak jak kot, który obserwuje panów zza szyby samochodu. Bo to jest pierwszy raz w życiu, kiedy wynajmowałem koparkę. To są już takie rzeczy, które się robi jak się jest dorosłym. Bo jestem mega podjarany, po prostu nie mogłem spać dzisiaj. Obudziłem się o 7 z budzikiem, wstałem. Byłem szczęśliwy, że wstałem, bo już po prostu strasznie długo czekam na tą koparkę. Szok po prostu, koparka mi jara. Dobra, idę mu powiedzieć, gdzie mam wysypać tamtą ziemię na górę. Jestem teraz na górze przy naszym domu, bo trochę mamy tej ziemi, więc postanowiłem zrobić sobie wjazd, zrobić nam wjazd. I poprosiłem pana, żeby wykiprował właśnie tutaj jedną wywrotkę, potem będzie druga i prawdopodobnie trzecia. I potem mi na koniec poproszę, żeby mi to ładnie wyrównali, zrobili tu taki szerszy wjazd. Słońce jest równo nad nami, czyli godzina 12, a w Portugalii o 12 godzinie silniki się wyłącza. Ci ludzie się po prostu szanują i tak to po prostu tutaj wygląda, że jak jest 12 godzina punktualnie, to jest koniec roboty. I teraz panowie pojechali do restauracji na obiad. Kasia im zaproponowała, że im gotuje, ale oni są już nauczeni, że oni jeżdżą codziennie do restauracji na obiad, robotnicy, bo mają tanie te obiady. 10 euro kosztuje taki obiad z kawką, czasami nawet z deserem. Z winkiem. Z winem, oczywiście. Zaraz chwileczkę będą pić piwo, dostaną jeszcze jakby... Mi się uśmiechy powiększą, tak, jak wrócą. W tym zestawie jest pół litra wina na osobę albo browar. I do tego jest kawa i danie, mnóstwo mięsa i tak dalej. Kiedyś wam to pokażemy. Więc oni pojechali jeść, a
ja jestem przeszczęśliwy, bo kawał dobrej roboty tutaj zrobili. To jeszcze nie wygląda jakoś wyjątkowo ładnie, ale... To wszystko będzie zabudowane. To wszystko będzie zabudowane. Tu będzie taras, tam będzie domek, tu będzie kamper, tu będzie trewutnia, tu będzie garaż dla Berlingo. To po prostu... Ale to wygląda, jakby tu było wyżej niż na tą chyba. Tak, tak. Tu będzie wyżej troszeczkę. W sensie... No już się stało, no. Dobra. On się zapytał, czy to wyrównać, ale ja mu mówię, że nie ma sensu, bo tam jest taras. Tu będzie taras, więc to nie ma sensu, żebym ja miał tu równe. No ale tu będzie auto. Ale tu będzie auto, no to po prostu zrobimy wyższy taras, tyle. Spoko. Najwyżej na auto wygrzebie sobie troszeczkę więcej, ale fajny kamień przywieźli, taki, który się ubija. Gęsty. Tak, gęsty. W sensie są duże i drobniutkie w tym. Tak, i bo ja mu powiedziałem, żeby taki żwir nasypał. On mówi, że nie, to nie może być jakiś zwykły żwir. To musi być taki, który się fajnie ubije. No i on tutaj troszeczkę to rozsypał, rozjeździł, ale już widziałem, że ten operator, on po prostu już chciał iść na obiad. Super, przeszczęśliwy, kurde. Chłopom idzie robota. Przez te 4 godziny przy to Boże, tylko jednego papierosa zapalił. Do tej pory to instrukcje manual czytał. Ja pomyślałem sobie, że jak ja bym wypożyczył tą koparkę, to ja bym do tej pory przez te 4 godziny, to bym kręcił wideo. Po prostu tu jest taki przycisk, tu jest taka wajcha. Jedzie do przodu, jedzie do tyłu. Nie ma opcji, żeby w ogóle cokolwiek dzisiaj wykopał, jakby przyjechała koparka. Może bym sobie tak skubnął trochę ziemi, żeby zobaczyć, jak to działa, ale oni to zrobili w 4 godziny, ja bym to robił w tydzień. Albo i dłużej. Bo to tutaj, jak ich nie ma, to dokończę to, co zacząłem na początku. Czyli tak, tam będzie ten plac, tam będzie Berlingo, kamper, domek i ogromny 20-metrowy taras. Tutaj będzie parking na 2 samochody. Nie będzie ktoś przyjechał, czy nawrócić, czy po prostu wjechać. Tu będzie taki parking. Przez całą działkę poleci droga. Tutaj przy wjeździe mi ładnie już to wyrównali. No, jeszcze tu będzie, tak powiem, wysypane kamienie, więc to będzie ładnie równe. Więc tu będzie taki fajny, duży wjazd. No i przez całą działkę poleci 3-metrowa droga. Poprosiłem go, żeby mi wyrównał teren do kontenera, bo chcę sobie postawić po prostu tutaj taką stolarnię. Więc tu będzie taki drugi, jakby powiedzmy, kontener, tylko że z drewna. Sam sobie wybuduję, bo mam dużo drewna, mam dużo takich kantówek 10x10, które były wykorzystywane przy transporcie stalowej konstrukcji, przy budowie hali tu w Portugalii. I dużo z nich przyjechało z Polski i z Litwy. Bardzo dużo. Tu mam poukładane właśnie na tę konstrukcję. Tutaj mam takie bardziej brzydkie. I tam mam jeszcze takie ładne. Trafili nam się niesamowici robotnicy. Po 50 minutach wrócili pełną parą od razu, trzeźwi. Wrócili do roboty i robią. Po prostu kurzy się tutaj. Tam jeden pan przywiózł kamienie. Ten tu równuje. Tu nam nawieźli ziemi. Nie wiem, jak stąd wyjadę, ale po prostu się tutaj tyle rzeczy dzieje. Szok. Wszyscy zawsze mówili, że ci Portugalczycy są tacy nieroby, a to po prostu, nie chcę powiedzieć brzydko, ale oni zapniczają. Panowie pojechali, skasowali nas 1700 euro za wszystko, za robociznę, za kamień i tyle. Ale umawialiśmy się wcześniej na 1450, tyle że ja im wcześniej nie mówiłem o tym, że chcemy szambo jeszcze i górę i tak dalej, więc jeszcze doszła tutaj robota i doliczył sobie 200 euro. Jeszcze przy okazji rozbił wszystkie lampy z tyłu przez przypadek. Troszeczkę było w tym mojej winy, bo ja mu tam kazałem jeszcze wysypać trochę ziemi i on się skupił na mnie, ani na wysypywaniu i wszystkie lampy z tyłu trzaskał w tym samochodzie, tej ciężarówce. No ale nic, myślę, że się mu zwróciło. Jedna dniówka, 1700 euro, chyba dobre pieniądze. Cieszę się, że te pieniądze poszły do nich i że ja mam w jeden dzień zrobioną robotę, którą bym robił 2 tygodnie co najmniej i nie wiem, czy bym zrobił tak samo. Bo jak sprawdzałem koszt wynajęcia koparki tutaj na 2 tygodnie, bo tyle obliczyłem, że mi by to zajęło, to jest 1000 euro, więc od tego dochodzi kamień, więc wydaje mi się, że wyszłoby na to samo, abym robił to 2 tygodnie. A tak to zrobiło się samo w jeden dzień. Dodatkowo się jeszcze opaliłem. Ten pan, który to dzisiaj nadzorował wszystko, też jest bardzo opalony. Widziałem, że był spieczony. On był po prostu spieczony. No ale jestem zadowolony. Zakładam bramę i idę do wanny. Idę wskoczyć co do zimnej wody, bo Kasia napuściła wodę do wanny i
Będę się schładzał teraz. A, chrupnęło mi coś, o Jezu. Starzeje się. Jeszcze jedna tylko taka szybka sprawa. Może ktoś z Was ma patent na to. Ja już po prostu tracę siły. Trzy dętki już wymieniałem. Już łatałem dziury. Ja nie wiem, co jest nie tak z tymi oponami i dętkami w taczkach. Nic nie robiłem. Po prostu straciłem powietrze. W jednej, drugiej. Czy są jakieś takie koła do taczek, które by nie wymagały pompowania? Jeżeli tak, niech mi ktoś proszę wyśle linka tutaj. Jak to zamówić, gdzie to kupić? Bo przecież to jest jakiś skandal, że ja więcej czasu spędzam na pompowaniu i klejeniu dętek, niż korzystam z tych taczek. Ja pierdziele, ale jest gorąco. Wow. Dzisiaj poniedziałek. Nowy tydzień. Zaczynamy od wyrównania terenu. Trzeba tam rozgrabić to wszystko, bo w niektórych miejscach jest po prostu nierównie. No ten gościom koparku tak tylko tak rozsypał to. Więc chcę to po prostu ładnie wyrównać, że jak będziemy później to już ujeżdżać, to żeby po prostu było ładnie, nie? I w niektórych miejscach się wysypało za bardzo poza miejsce, gdzie miało być. Więc tak, a potem sobie to wynajmę taką ugniatarkę i ugniotę to, ale to przyszłość. Teraz najważniejsze, żebyśmy przed południem wygrabili całą drogę i wyrównali ten teren tak grabkami. Miau? Ari? Ari? Tu jest! Gdzie jest? Co ty tu robisz? Zdążyłaś się? Przyszłaś za nami do kontenera? Chodź. No dobra, to się baw. Ona nas nie odstępuje na krok. Ona po prostu, jak tylko chwilę nas nie ma przy wannie, to już miauczy. I nas szuka. Bardzo się z nami zżyła. No dobrze, to będzie z nami teraz pracować. Czy co, to co jest rozsypane poza trzeba zgarniać? Tak, no. Cały ten trójkąt tutaj. Bo tu jest, jak widać, no z pół metra mu wyjechało, nie? Ta strona jest wyznacznikiem naszym, bo tu jest koparką wycięte ładnie. Tutaj lecimy po takim łuczku. Kaśka jest po prostu strong woman. Pcha mocno taczki, które nie mają powietrza. Bo jeszcze nie zdążyłem nic zrobić z tym kołem. Nadmuchałem je znowu, ale wszystko wyszło. Nie mam kiedy jechać do sklepu nawet. Więc jest jak jest. Drogę już mamy wyrównaną. Pięknie, ładnie zrobioną. W niektórych miejscach jest 3 metry, w niektórych miejscach jest troszkę więcej, ale ogólnie blisko jest 3 metrów. Teraz się zbliżam do placyku, na którym będzie zaparkowany nasz kamper i Berlingo w przyszłości i takie zaplecze z koszami na śmieci tutaj będzie. No i już sobie wyznaczyłem granicę kamieniami. Nie wiem, czy widzicie ten kamień tutaj. To jest początek naszego kampera. Tutaj jest druga, jedna lampa, druga lampa. Będzie tak tyłem zaparkowany, a obok będzie stało Berlingo. I teraz musimy wyrównać ten teren. A jak widać, są takie nierówności, więc fajnie by było, żebyśmy to ładnie wyrównali, bo tam dosyć mu dobrze poszło równanie, ale tutaj jest taki spadek. Więc moja cudowna pomocnica, która w pocie czoła, dosłownie, walczy tutaj ze mną. Jeszcze nigdy nie grabiłam kamieni, brzmi to absurdalnie. Właśnie mówię Kasi, że ludzie z bloku nie wiedzą o tym, że się takie rzeczy robi, ponieważ ludzie z bloku mają służby porządkowe i ogrodników. I... Ja nie do końca wiem, co my robimy i dlaczego, ale ufam Łukaszowi, on jedyny orientuje się w tym, co my robimy, więc nawet nie pytam, co i jak, ale... Ja mówię, że wiem. Ja też tego nie robiłem nigdy w przeszłości. No, ale może grabiłem jakieś tam kamienie albo żwiry. Wyrównywałem, no nie grabiłem. Muszę zwrócić honor tym grabiom z Brico. Pomimo tego, że są wykrzywione i to fez, to dały radę. Już czwarty miesiąc je męczę i nadal działają, nawet na kamieniach, więc nie są takie złe, jak na początku myślałem. No co, równe to jest? No nie, tyłek jest opadnięty na pewno. Ale nasz kamper jest troszeczkę podniesiony, bo mamy te pneumatyczne poduszki, więc on trochę jest wyżej tyłek, więc może to będzie akurat idealne. Stop! Patrzyłem się na te deski i patrzę się, w pewnym momencie już prawie wjechałem w to. I przez tą oliwkę się tu bardzo ciężko wjeżdża. Bardzo ciężko się tu wjeżdżało.
No i co, jak ci się podoba nowe miejscóweczka? Teraz jadę po palety w Berlingie. To jest moja konstrukcja, na której wyginałem rurę w jednym z poprzednich odcinków. Teraz muszę to wszystko rozbroić. I te palety zawiozę tam. Zrobię podest taki tymczasowy, żebyśmy nie wychodzili na ziemię ani na kamienie. Taczki nie działają, więc trzeba sobie dawać radę jakoś inaczej. Na szczęście mamy Berlingo, które jest idealne do włożenia palet. Wybieg dla modelek już mamy. Niestety nie mamy modelki. Mamy tylko modela. Jak to? A dobra, no to teraz tym. Proszę przejść po wybiegu tam modelek i pokaż, czy się nada. Prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa, obrót. Bardzo ładnie. I spróbuj, czy schody działają. No to świetnie. Ten schodek, nie wiem, czy nie jest za mały. To jest dla kota. Ten musisz powiększyć. Super. Brawo, piątka. Teraz będziemy wchodzić do toalety z tej strony, bo tutaj jest wszystko rozkopane. I pomyślałem sobie, że po prostu to będzie bez sensu. Jeżeli my będziemy chodzić tędy do toalety, to po prostu będziemy mieć mnóstwo błota w kamperze i w łazience. Piątka. Aha. Kuczok. A, się zakurzyło. Fajdan na dzisiaj, ponieważ my teraz musimy się przygotować, bo jedziemy na sesję zdjęciową. Trzeba trochę zarobić hajsu, bo dużo poszło na tą koparkę, więc teraz trzeba to odrobić. I mamy takie zlecenia na zdjęcia w Portugalii, więc jedziemy dzisiaj na sesję. A na działkę wrócę jutro. Dwa dni nam zeszło, żeby to wszystko wygrabić. Kasia jest ledwo żywa, ma odciski na palcach, kręgosłup ją boli, kiepsko się czuje, poszła leżeć. Ja jestem zadowolony, bo udało nam się fajnie wyrównać ten teren, także nie ma takich garbów. Tutaj wiecie, po prostu facetowi się wysypało trochę, tam gdzieś rozjechał i to było takie nieestetyczne. A teraz ta droga jest całkiem przyjemna po prostu. Nie jest ona idealnie równa, bo trzeba ją jeszcze utwardzić, jeździć, rozjeździć. Myślałem, żeby taką zagęszczarkę, żeby wynająć. I piszę z takim facetem, który ma tu niedaleko taką zagęszczarkę za 45 euro za dzień, ale coś komunikacja z nim jest nie za ciekawa, więc nie wiem, kiedy załatwię tą zagęszczarkę. Jeżeli nie u niego, to pojadę do dużej miejscowości i tam poszukam. I w przyszłości jeszcze chciałbym tutaj to bardziej uklepać. To, co jestem dumny i zadowolony, to tutaj panowie mi nasypali, no mi, nam, nasypali pół metra ziemi mniej więcej, bo tu był taki najniższy punkt naszej działki, to było właśnie to miejsce. No i po dosypaniu tutaj kamieni na drodze, tutaj był dosyć duży spadek, więc poprosiłem ich, żeby całą tą ziemię zza kontenera dali tutaj i całkiem sporo tej ziemi to było. Oni tego tak nie za dobrze rozgarnęli to, tylko tak no rozsypali, ale ja to ładnie rozgrabiłem wszystko, ładnie to wyrównałem, pozbierałem duże kamienie i tutaj mógłbym posiać trawę. Gdyby to nie był sierpień i 30-parostopniowe upały codziennie, to bym tu już dawno posiał trawę i od razu bym tu po prostu posiał trawę i zobaczyłbym, jak to wszystko kiełkuje i ładnie rośnie, podlewałbym oczywiście, ale wydaje mi się, że jednak ta ziemia jest spalona i nic z tego nie będzie. Parę tygodni temu mówiłem wam, że mam taką gruszkę włochatkę, że ona ma takie włoski tutaj i pisaliście, że to nie jest gruszka, tylko że to jest pigwa. Macie rację, to jest pigwa, ale coś mi ta pigwa
cierpi i jest taka przypalona. Tutaj większość owoców. O nie, ta jest ładna. Och, ta jest piękna. Tak wygląda pigwa. Pigwy się nie da jakoś specjalnie jeść, bo nie jest smaczna. No nie, dużo jest tych owoców takich przypalonych jak tutaj, ale są też owoce spoko. Ona jeszcze potrzebuje trochę czasu, żeby urosnąć. Natomiast mamy i ci, co oglądają nas na shortsach, tych krótkich filmikach, to już wiedzą, że mamy bardzo dużo fig. Figi po prostu obrodziły tak, że prawie się drzewo nam połamało, bo całe to drzewo jest oklapnięte. My mamy trzy duże drzewa figowe, kilka małych, ale trzy duże i mamy dwie figi białe, które wyglądają o tak. Najlepsze są podobno takie, które są lekko pęknięte. O, ta jest lekko pęknięta. Oj, ona ma takie leciutkie pęknięcia tutaj i oto jest figa, którą można już jeść. Niektórzy jedzą je w całości, a niektórzy bez skórki, niektórzy ze skórką. Ona jeszcze mogłaby chwilę pobyć, bo ma trochę dużo białego tutaj, za dużo. Tak by jeszcze ją zostawić na dosłownie dzień, dwa, to ona by już była tip-top. Natomiast już jest zdatna do jedzenia. Bardzo słodka i pyszna, mięciutka. I to jest figa biała z zieloną skórką. To nie jest tak, że ja jem zielone figi surowe, bo to jest surowa figa, która jest twarda, leje się z niej taki biały, nie wiem co to jest, mleko, sok się z niej bije. Jest twarda, nie da się jej, to jest surowa figa. To jest figa biała, mięciutka i pyszniutka. Są też figi fioletowe, które mamy w tamtej części działki, ale one jeszcze nie są gotowe. One jeszcze są wszystkie zielone, no jest kilka dosłownie fioletowych, ale jeszcze w środku są niegotowe. Więc one jeszcze potrzebują kilka dni, kilkanaście dni, żeby dojrzeć. Natomiast tymi można się już zajadać. Niestety nie obrobimy tego wszystkiego. Nie jesteśmy w stanie zebrać tych fig w tym roku i zrobić z nich jakiś pożytek. Po prostu ja nie mam na to głowy. Tutaj muszę dokończyć projekty budowlane, przykryć naszego kampera, bo jest nam za ciepło w kamperze, więc muszę po prostu poświęcić czas na to, żeby zrobić z kamperem porządek. Nie. Zjadalne są z tą skórką, ale bez skórki lepsze. Przepraszam, że jem, ale po prostu one są takie dobre, że się nie mogę opanować. Jak przechodzę koło tego drzewa, pełen brzuch, potem idę, wracam, znowu się napycham. Mamy w kilku miejscach te figi. No nic, moi drodzy, tym figowym akcentem chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszy dzień. Dziękuję za to, że byliście z nami, śledziliście te poczynania koparkowe, grabienie kamieni, figobranie i życzę wam miłego tygodnia. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, w sobotę. Jeszcze nie wiem dokładnie, co wam tam będę pokazywał, ale na pewno coś ciekawego. Jeżeli nas nie subskrybujecie, to przyciśnijcie przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco z naszymi filmami, żeby nie przegapić następnych i żebyśmy my byli też bardziej widoczni na YouTubie, bo tak to po prostu działa. Proszę o łapkę w górę, a jeżeli macie do mnie jakieś pytania, bo do Kasi, to możecie napisać. Jeżeli jakieś sugestie, to też możecie napisać.